Siemano, siemano, widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Koniecznie, widzu, zostaw łapkę w górę na samym starcie, bo kto zostawia łapki w górę, temu lepiej w szkole idzie. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Witam wszystkich, oczywiście jestem w tym momencie tutaj na moim osiedlu tostowo i patrzcie, widzę to i ja mówię, nie no, muszę to rozwalić. Muszę to rozwalić, to tak szpeci tutaj wszystkim. Nic, to nie wygląda dobrze, to nie wygląda dobrze, trzeba to koniecznie tego pozbyć. Ale widzowie, jest jeszcze jedna rzecz, którą trzeba zrobić i której się nie trzeba pozbyć. Chociaż troszkę pozbyć się trzeba, ponieważ trzeba się pozbyć, uwaga, zielonych. Oczywiście, że tak, trzeba się pozbyć zielonych, ale nie wywalić się w błoto, tylko je dobrze zainwestować, widzowie. Dobra inwestycja jest najważniejsza, widzowie, więc ja w tym momencie, dzisiaj, chciałbym zainwestować te pieniądze, kupić coś ciekawego. Przejdę się dzisiaj po jakichś sklepach, które tu już powstały, po jakichś różnych biznesach i zobaczę, na co najlepiej jest wydać moje, prawda, ciężko zarobione zielone. No bo jednak, wiecie, pieniądz leżący w portfelu to jest pieniądz marnujący się. Pieniądz najlepiej pracuje, gdy oczywiście jest wydawany i gdy jest inwestowany, więc żeby wszystko na palionowie mogło hulać, ja wydam pieniądz, a on do mnie później wróci. Bo ja też sobie to wszystko... prawda, rozhulam. Ja jeszcze zaraz, zanim to wszystko, to wam zaraz pokażę jeszcze jedną rzecz. Albo dobra, pokażę wam to teraz, zaraz tu wrócę jeszcze. Przelecimy szybko na moje osiedle, ponieważ muszę wam pokazać bardzo fajną rzecz dotyczącą właśnie osiedla. Uwaga, znaczy nie osiedla, Boże, z tych moich tego, nie osiedla, tylko z tych straganów. Uwaga, tutaj ma Emilia swój stragan. Udało nam się go sprzedać Emilii, więc ona sobie tutaj teraz pracuje i ja w ogóle będę musiał zrobić tam takie połączenie, żeby to jakby rozdzielić, wiecie, bo nigdy nie wiem, czy ona zarobi, czy ja zarobię, bo póki co to jest wszystko połączone w jedno, a ja muszę to rozdzielić, tak żebym teraz wiedział, że ten stragan zarabia osobno. Tutaj mam oczywiście mój chlebek, tutaj moje ziemniaki. Zatowarowałem to na fully, bo przepalałem tyle, że trzeba było to zatowarować już. No więc tutaj jest pełne, chlebek również, chlebek akurat łatwo poszedł, bo tam to pole po prostu ścinałem. I tutaj, prawda, uwaga, 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 pum, fajerwerki. Fajerwerki do kupienia, jeden z tak fajerwerek, jedno zielone. No biznes hula jak szalony, niesamowite, prawda, przeżycia, prawda, doznania i tak dalej. Schodzimy na dół, zobaczymy, co coś zarobiliśmy. Wydaje mi się, że nie, bo ja to przed chwilą sprawdzałem, no oczywiście, że nie. Trzeba tutaj jakoś zrobić to połączenie z Emilii inaczej. I ja teraz tutaj, prawda, pokażę wam tajnik, jak to działa. Widzicie, jak to działa? Takie leje są właśnie, tak to mniej więcej tutaj się prezentuje. Ja muszę tutaj przejść teraz na drugą stronę, tak żeby zobaczyć, jak ten lej tutaj idzie. Tak, żebym mógł ten lej przestawić tak, żeby Emilia zarabiała na nim. Czyli muszę gdzieś, prawda, tutaj rozdzielić to w tym miejscu. Tu już to nie może lecieć w tak. Tu rozwalamy to wszystko. I teraz tutaj mamy... uwaga, musimy się dostać. O, tutaj musi być tak. Uwaga, pum. I jest cudownie. I teraz w tą stronę lecimy i zobaczycie, jak to działa. Zaraz to zmienimy chwilę, moment. Mam 8 lejów, to powinno mi starczyć. Jak to teraz tutaj dam i zobaczymy, czy to idealnie tutaj przejdzie, tak żebyśmy mogli to tutaj gdzieś podpiąć. Więc uwaga, uwaga, uwaga. Nie mam łopaty jak zwykle. Tak, widzowie, to jest już u mnie klasyk, że ja łopat nigdy ze sobą nie mam. Musimy rozwalić tu raz, dwa, trzy. I teraz tak, tu musimy zrobić do Emilii dojście, czyli musimy tutaj zrobić też skrzynkę. Nie mam skrzynki oczywiście, ale zobaczmy, czy mi lej w ogóle starczy. Wydaje mi się, że może być ciężko, ale tutaj będzie... czekajcie, jak to zrobić najlepiej? Tutaj będzie skrzynka, tutaj będzie... dobra, czyli już wiem, jak to trzeba zrobić. Trzeba zrobić tak, że tu jest tak, 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 okej. I teraz... o nie, na bank mi nie starczy. Tu i teraz raz, dwa, trzy, cztery... dwóch mi brakło? Naprawdę? To jest niesamowite, to jest niesamowite, widzowie. Dobra, a mogę to jakoś oszczędzić tak, żeby tutaj jakby zmienić to? Patrzcie, tu zaoszczędzimy jednego leja, na pewno. Patrzcie, robimy tak, rozwalamy te leje wszystkie. I zaoszczędzimy tutaj jednego, bo zrobimy troszkę inny system tutaj. Zrobimy coś takiego, że to przejdzie w tą stronę. Czyli uwaga, zaoszczędzimy tutaj, uwaga, ile lejów? Ojojoj, źle, 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 źle. Lej musi być tu, tu, okej. I teraz tutaj, tu, 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 tu. I zaoszczędziliśmy dwa leje. Patrzcie, widzicie to? Tyle, ile potrzebowaliśmy, tyle zaoszczędziliśmy. Czy jestem geniuszem? Chyba tak, chyba tak. Patrzcie, i teraz wszystko działa. I jest super. Dobra, robimy tak, przechodzimy tutaj. To murujemy z tej strony. Tu murujemy, tutaj będzie oczywiście skrzynka. O, tu trzeba dać też coś innego, będzie trzeba dać. Czyli potrzebujemy jedno to i tu skrzynka, no i będzie to działało. I tu po prostu teraz będzie sam stragan Emilii, będzie tylko do tego przechodził. Tak to miało działać, tak to teraz wybitnie działa. Wydaje mi się, że będzie to git. Możemy to sprawdzić, czy to działa. Wrzućmy tutaj dirta jednego. A, i wrzućmy tutaj dirta. Zobaczmy, czy to się przypadkiem tutaj nie łączy teraz jakoś. Tam wrzucimy dirta i zobaczymy, czy ja dobrze to przekminiłem. Wydaje mi się, że powinno być dobrze, ale pewności nie mam. Zobaczmy, ile tu jest dirtów. Jest jeden, a drugi powinien być tu. Gdzie jest dirt? On tak długo idzie?
Halo? Gdzie jest mój dirt? Ej, nie ma. Ej, dobra, zwaliłem coś. Mój dirt jeden nie przechodzi. Tu wszystko jest git. Ej, dobra, zwaliłem coś. O nie, tutaj. Brakło mi jednego jednak leja. Aja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 j
nie, tu będzie ciężko strasznie zaoszczędzić. O nie, dobra, czyli już wiem, gdzie jest błąd. Już rozumiem. Już rozumiem, dobra. Dobra, no to trudno, dobra. Będę to musiał później zrobić, będę musiał jednego leja dorobić. No bo tutaj faktycznie, no potrzebujemy tu leja, czyli dlatego, czyli no... Tak to właśnie wygląda, widzowie. Całe moje życie. Pełne porażek. No trudno, dobra, tutaj jest dirt. Widzicie, nie przeszedł. Czyli to po prostu nie do końca działa, ale będzie działać, dobra? Wszystko w swoim czasie. Oczywiście będziemy mogli zainwestować pieniążki w to, tak żeby to wszystko fajnie działało. Dlatego ja w tym momencie teraz lecę po pieniądze, bo sobie je wyciągnąłem z mojego sejfu. Oczywiście z golema. Zaniosę sobie je do domu, tam schowałem sobie w beczkę jedną, żeby tam sobie leżały. I zabierzemy zaraz sobie te zielone i zainwestujemy w coś. Ja pójdę do jakichś biznesy, zobaczę, jakie ktoś, inni ludzie jeszcze tutaj mają i będzie, że tak powiem, git inwestycja. Dobra, tu. Ej, gdzie są moje zielone? Halo? Nie mam ich ze sobą. Gdzie są moje zielone? Gdzie są moje zielone? Dobra, tu wiem, że jest jeszcze jedna skrytka. Nie, ej, gdzie? Dobra, na górze, zobaczmy. Ktoś mi ukradł zielone chyba. Nie, no niemożliwe, żeby ktoś mi to ukradł. Tu nie, tu nie. Tu nie. Co to jest za książka? A, to jest Steve, dobra. Tu nie. Ej, dobra, o co tu chodzi? Dlaczego ja nie mam moich... Dobra, czekajcie, zobaczę, czy ja na pewno je zabrałem z tego golema. Bo mnie zaraz wykręci. Czy ktoś mi ukradł moje zielone? Ej, tak być nie może. Nie wolno kraść. Kurczę, wyciągnąłem je z sejfu i włożyłem do beczki, ktoś mi je ukradł. Proszę, żeby one tu były. Proszę, żeby się okazało, że ja zapomniałem je zabrać. Błagam. Gdzie są moje zielone? Zabrałem je stąd i ich nie ma. No nie, no dobra, czyli ktoś mnie ukradł. Ktoś mnie nie ukradł, tylko okradł. Ktoś mnie okradł. Widzowie, ej, to jest nienormalne. Ktoś mnie okradł z moich zielonych. Czekajcie. Zlećmy sobie tutaj na dół. Ale dlaczego mnie akurat? Kto wpadł? Dobra, to pewnie Emilia była, to jest pewnie jakiś troll z jej strony. A tu? Może oddał? Nie. A dobra, tu jest jeszcze safe, błagam. Proszę, żeby tu były moje zielone, błagam, no proszę, 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 proszę. Sprawdźmy tu. Nic nie mam, nic. Jestem totalnym biedakiem. Ej, zabrali mi moje zielone, fakt. No, ja przysięgam, że pamiętam, jakby to było po prostu, no bo to było, kurde, dzisiaj. Zabrałem sobie te zielone i włożyłem sobie je do beczki tutaj na górze, dokładnie do tej lewym górnym rogu, tu sobie włożyłem do beczki zielone. Moje, tam było stack i 52 i stack, kurczę, to miałem masę zielonych, ktoś mi je ukradł. Ej, dobra, tak być nie może. Jezu, mi się cały odcinek sypnął teraz. Miałem zielone, żeby zainwestować, ja chciałem pójść po prostu zobaczyć, jakie są tam oferty fajne, ciekawe w różnych miejscach i zainwestować te pieniążki, coś kupić ciekawego i nic, nie kupię teraz. Ale lipa. Ej, jestem ciekaw, czy w ogóle, czy mnie okradli, czy kogoś też okradli. Ej, jest mi smutno. Przysięgam, że jest mi smutno teraz. Bo ja miałem plan i teraz już nie mam tego planu. Nie wiem, czekajcie, ja wiecie co robię? Ja robię tabliczkę i po prostu daję, że zostałem okradziony. Tutaj trzeba zrobić, ej, w ogóle nie ma żadnej tablicy ogłoszeń na Toastowie. Trzeba zrobić. Więc robię tablicę ogłoszeń w takim razie. Jak tak to ma wyglądać, to robię tablicę ogłoszeń, mnie to nie interesuje. Dobra, znajdźmy sobie, tu są patyki, super. Znajdźmy sobie, mamy skrzynkę, o, mamy tabliczki od razu. Tablica ogłoszeń na Toastowie musi być pomarańczowa i tyle. Robimy pomarańczową tablicę ogłoszeń. Uwaga, niech tablica ogłoszeń stanie dokładnie w tym miejscu. I robimy coś takiego. Tu, dwa do tego, czyli tu jest tablica ogłoszeń. Coś w tym stylu. Dobra. Jest, tablica ogłoszeń. Tutaj. Tablica ogłoszeń. Ogłoszeń osiedla Toastowo. Dobra, coś takiego mamy. Będę to musiał jakoś pokolorować później. Możemy dać tutaj, żeby było jaśniej. Dobra, super. I teraz tak. W dniu. Dzisiaj jest 9.11. Sołtys osiedla
został okradziony. Na zielone okradziony. Ktokolwiek to zrobił, proszony jest o oddanie cudzego mienia, cudzego dorobku. Wykrzyknik. Nie mam więcej tabliczek. To musi wystarczyć. Ej, to mi się nie podoba. To mi się po prostu nie podoba. I tak to w ogóle nie powinno wyglądać, że ktoś okrada mnie w tak perfidny sposób. Nie, to jest tragedia. Ale jeszcze raz się przejdę tu, bo może ja gdzieś przeoczyłem to. Weźmy sobie ziemniaczka. Diamenty mam, diamentów mi ktoś nie zabrał. Ale kurde, żeby zabrać zielone, no przecież to jest jakaś tragedia. Ja już tego nie wiem, gdzie ja to mogłem więcej schować. Wenderczeście nie, bo ja wenderczesta tu nawet nie mam. Zniszczyłem sobie go niechcąc, znaczy nie niechcący, nawet specjalnie go zniszczyłem. Po prostu był w średnim miejscu. I tu mam obsydian do niego. Właśnie dlaczego jest 7, a nie 8? Potrzebny jest 8. Ej, dobra, jestem tak zły teraz. Ej, kto mi tu zabrał? Czekajcie, czy jest zaktualizowana mapa? Zaktualizujmy ją. Dobra. Trzeba ją tak od czasu do czasu zaktualizować, wiecie, widzowie? Więc zaktualizujmy, żeby to wszystko wyglądało tak, jak ma wyglądać. Jest już tablica osiedle prostowo powstała, dobra, tu. No dobra. Nie, dobra, widzowie, wiecie co, ja kończę odcinek w tym momencie, no bo ja jakby nie mam tych zielonych i tak, tutaj nigdzie ich nie widzę. Wydaje mi się, że ktoś mnie okradł. Możecie mi napisać w komentarzu, jeżeli wiecie, kto mógł mnie okraść. No i co, i widzimy się na kolejnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Mam nadzieję, że... moje ciężko zarobione zielone się odnajdą. Serio.